Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym webinarze. Dzisiejszym tematem jest wykorzystanie Dynamics 365 Field Service oraz HoloLens 2 w obsłudze serwisowej u klienta. Ja nazywam się Krzysztof Nogieć, jestem architektem Azure. Na co dzień zajmuję się usługami z zakresu sztucznej inteligencji, systemami wizyjnymi oraz technologiami pokrewnymi, takimi właśnie jak HoloLens 2. I dzisiaj chciałbym Państwu krótko przedstawić temat obsługi serwisowej klienta z użyciem modułu Dynamics Field Service przy wsparciu technologii HoloLens. Oto agenda naszego dzisiejszego webinaru. Na początku tytułem wstępu powiem kilka słów na temat samego modułu Field Service, jaką odgrywa rolę w ekosystemie CRM, jakie są jego cechy, czym nam może pomóc, co możemy z jego pomocą zrealizować. Następnie zademonstruję procedurę zakładania nowego zlecenia serwisowego Field Service, a na końcu przejdziemy do pokazu przykładowego scenariusza realizacji serwisu w terenie z wykorzystaniem technologii rzeczywistości mieszanej HoloLens 2. Na końcu webinaru będzie też czas na pytania z Państwa strony, które postaram się odpowiedzieć. Podczas całego webinaru otwarty jest czat, sekcja Q&A, w którym można wpisywać pytania, jak się Państwo nasuną w trakcie webinaru, i na końcu prezentacji postaram się do nich odnieść. Również w oknie czatu jest dostępny link do ankiety, gdzie można zostawić swoją opinię na temat webinaru oraz zasugerować ewentualne tematy innych webinarów kolejnych, które będziemy produkować. Zapraszam zatem na prezentację około 40-minutową na temat Field Service. Field Service, czyli po polsku serwis w terenie, jest częścią systemu Dynamics CRM, którego skład wchodzą też inne funkcjonalne moduły z zakresu szeroko rozumianej obsługi klienta, na przykład Customer Service, o którym mówiliśmy tydzień temu podczas webinarów, oraz na przykład Customer Insights, który pozwala gromadzić i zarządzać danymi o aktywnościach klientów w pełnym przekroju obszarów firmy. Można taka informacja 365 stopni o naszym kliencie pochodząca z różnych źródeł. Samo Field Service jest aplikacją, która jest szczególnie predestynowana do obsługi klienta pod kątem zdarzeń serwisowych, takich jak naprawy, przeglądy, obsługa reklamacji, czyli wydarzeń, które się dzieją poza firmą, w terenie. Choć może oczywiście ona służyć też do obsługi zdarzeń typu pre-sales, czyli na przykład przedzakupowa demonstracja produktu czy wysyłki sampli produktowych. Głównym zadaniem tej aplikacji, tego modułu, jest automatyzacja i optymalizacja procesu serwisowego, planowanie i zarządzanie grafikiem wizyt oraz dysponowanie zasobami firmy przy zachowaniu pełnej mobilności. Ta mobilność, będąca takim swoistym słowem kluczowym, Field Service, materializuje się na wielu płaszczyznach. Plan wyjazdów to pierwszy obszar, polega na płynnej organizacji grafika wizyt, biorąc pod uwagę lokalizację serwisanta, lokalizację klienta oraz też predyspozycję serwisanta do danego zlecenia. Dzięki aktualizacji statusów w czasie rzeczywistym modyfikacje tego grafika mogą być przeprowadzane ad hoc w czasie rzeczywistym, co ma kluczowe znaczenie dla kolejnego obszaru, obszaru kosztów, rozumianych jako redukcja czasu i właśnie kosztów dojazdu, a samo szybkie reagowanie na zgłoszenia to też większa satysfakcja klienta i potencjalne zwiększenie kolejnych szans sprzedażowych. Podobnie jak dla zasobów ludzkich, jak i materiałowych, ich właściwe rozmieszczenie w czasie i przyporządkowanie do właściwych zdarzeń skutkuje ich efektywnym wykorzystaniem i zwiększeniem tak zwanego współczynnika sukcesu pierwszych wizyt serwisowych, to znaczy zredukowania konieczności wyjazdów dwu- czy kilkukrotnych do tego samego klienta, do tej samej sprawy. W końcu mobilność manifestuje się też w obszarze komunikacji.
Nie tylko mamy do dyspozycji narzędzia, które informują wszystkich uczestników procesu o aktualnej sytuacji na bieżąco oraz zachowują pełny obraz przebiegu serwisu, ale mamy też do dyspozycji zaawansowane technologie komunikacji na odległość oraz interaktywnego wsparcia technika na placu boju, czyli w miejscu wykonywania właśnie serwisu u klienta. Mówię tu o aplikacjach Remote Assist oraz Guides, o których troszeczkę więcej powiem za chwilę. Jak widać, Field Service oferuje różnorakie funkcje zahaczające o wiele obszarów działania przedsiębiorstwa. Oprócz tych podstawowych, o których przed chwilką wspomniałem, czyli zlecenia serwisowe, narzędzie organizacji wyjazdów, komunikacji. Mamy też tutaj też elementy tak zwanego predictive maintenance, czyli zapobieganie awariom, a dzieje się to poprzez automatyczne generowanie cyklicznych zdarzeń serwisowych, zleceń serwisowych dla wykonywania niezbędnych przeglądów w odpowiednim czasie. Takie zlecenia mogą też powstawać na podstawie nie tylko automatycznie co jakiś czas, ale również z wykorzystaniem czujników IoT, które bezpośrednio z maszyny informują na przykład o przekroczeniu jakiejś wartości, przypuśćmy temperatury czy wibracji, i na tej podstawie również możemy wzbudzić zlecenie serwisowe, które umożliwi naprawę bądź przegląd tej maszyny, zanim ulegnie ona awarii. Magazyn, funkcja magazynowa umożliwia nam zarządzanie zapasami części potrzebnych do wykonywania serwisu, zlecanie ich zakupów czy zwrotów. Billing z kolei daje nam możliwość wystawiania automatycznie faktur na podstawie indywidualnych cenników podpiętych do zleceń czy do klientów. Po zakończeniu, pomyślnym wykonaniu zlecenia, taka faktura może się automatycznie wygenerować. Mamy też oczywiście rozbudowaną część analityczną i wielowymiarowe raporty właśnie na kluczowych wskaźników związanych z serwisem i przeprowadzaniem procedur wyjazdowych. Przechodzimy już powoli do praktyki. Zanim jeszcze przejdę do demonstracji Field Service, parę słów na temat, jakie mogą być źródła zleceń serwisowych. Wspomniałem już, że mogą to być właśnie alerty IoT, automatyczne wzbudzanie czy wygenerowanie takich zleceń przez jakąś wartość z maszyny bezpośrednio, ale też źródłami mogą być inne, czy mogą pochodzić z innych źródeł. Zlecenie serwisowe, tak zwany work order, jest głównym elementem field service. Na nim koncentrują się, czy przez niego wyzwalają się pozostałe funkcjonalności aplikacji. I źródłem takiego zlecenia może być na przykład właśnie telefon do obsługi klienta, może zostać ono utworzone poprzez przyjęcie maila ze zgłoszeniem reklamacji, mail na odpowiednio zdefiniowaną skrzynkę pocztową. Innym sposobem jest trigger, czyli taki impuls pochodzący z innej aplikacji. Możemy aplikacje zewnętrzne zupełnie nawet spoza ekosystemu Microsoft łączyć za pomocą webhooków i przesyłać odpowiednie właśnie takie impulsy, które wzbudzają wygenerowanie zlecenia serwisowego w module Field Service. Jeszcze innym źródłem zlecenia będzie tak zwany lead, czyli szansa sprzedażowa wygenerowana w innych modułach D365. Może to być do odmiany takie zlecenie, które nie ma na celu serwisu, ale na przykład prezentację produktu albo wyjazd do klienta na spotkanie. W końcu zlecenie możemy wygenerować też ręcznie i tak właśnie postąpię podczas prezentacji. Przełączę się szybciutko na portal. Widzimy tutaj, tak jak mówiłem, źródłami zleceń i pracy mogą być wielorakie. Tutaj mamy taką listę tak zwanych spraw, czyli case'ów. Są to jakieś zdarzenia, które zostały wygenerowane, czy to w module customer service, wynikające z jakichś zgłoszeń klientów. Mamy tutaj przykładowo, naszym scenariuszem będzie
producent czy powiedzmy serwisant instrumentów muzycznych, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkiego rodzaju przeglądów czy napraw. Mamy tutaj taką sprawę założoną pod tytułem przegląd fortepianu cyfrowego, który musimy wykonać procedurę czyszczenia, procedurę z serwisu klawiatury. Źródłem tego zlecenia jest telefon. Możemy tutaj też mieć inne źródła, portal e-mail, Facebook, Twitter, AIoT lub też sieć web, tak jak wspomniałem wcześniej, inne aplikacje. Taka sprawa oczywiście czeka na rozpatrzenie. Skoro nie można jej rozpatrzyć zdalnie, nie można jej rozwiązać przez telefon, przy współpracy z klientem, możemy wykonać, zrealizować na jej podstawie, wygenerować, przepraszam, na jej podstawie zlecenie pracy. Tu mamy jakieś zlecenie. Możemy je usuniemy i znowu utworzymy nowe od początku. Damy nowe zlecenie pracy. Opiszemy je serwis klawiatury. I musimy tutaj przyporządkować mu, jakiego rodzaju zdarzenie to jest. Serwis klawiatury od razu wskoczyło nam, jakie mniej więcej ono jest, jak kosztochłonne czasowo ono jest. Mamy też typ zlecenia pracy, czyli w jakim zakresie ono się, do jakiej grupy ono należy, przegląd instrumentu muzycznego. I mamy do niego też przyporządkowany cennik serwisowy. Cennik może być zarówno przyporządkowane tak do zlecenia, jak i do klienta. Możemy tutaj stosować różne rabaty i inne różne cenniki do różnych zleceń i klientów. Mamy utworzone zlecenie pracy. To zlecenie pracy na razie jest nieaktywne, jest niezaplanowane. Żeby ono mogło wejść w życie, musimy mu dać zarówno datę, jak i przyporządkować pewien zasób, który to zlecenie wykona. W ustawieniach, czy w parametrach, czy w szczegółach takiego zlecenia mamy tutaj wylistowane produkty, czyli do konkretnej usługi przyporządkowane są odpowiednie produkty, które serwisant musi zabrać na serwis, żeby on mógł zostać wykonany. Mamy tu w tym przypadku zestaw podkładek, uszczelek. Mamy też zdefiniowaną usługę, czyli konkretną czynność, czy konkretny właśnie procedurę, którą musimy wykonać, procedura czyszczenia klawiatury instrumentu muzycznego. Ta zaś procedura składa się z zadań serwisowych. W tym przypadku mamy trzy zadania serwisowe: otwarcie instrumentu, czyszczenie klawiatury, zamknięcie instrumentu. Każda z tych czynności ma jakiś szacowany czas wykonania. Oczywiście ten czas wykonania może potem zostać zmieniony przez technika już w trakcie serwisu. Natomiast suma tego czasu tutaj jest 1,5 godziny, która się właśnie składa na całą procedurę. To, na co tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę, to dwie rzeczy. Do każdego zadania, do każdej takiej mini procedury możemy podpiąć tak zwany przewodnik. Przewodnik jest to wirtualna instrukcja w Guides, dzięki której technik będzie mógł uruchomić na HoloLensach dokładny przebieg krok po kroku, jak ta procedura ma wyglądać. Ułatwi mu to i przyspieszy wykonanie tych czynności. Także tu jest jedna rzecz. Natomiast w ustawieniach możemy tutaj dodatkowo określić kontakt z pomocą techniczną. Jeżeli tutaj wprowadzimy osobę, jakąś z naszego dziennika, z naszych kontaktów, będzie to osoba, do której technik będzie mógł zadzwonić bezpośrednio z HoloLensów, żeby uzyskać jakieś dodatkowe pomoc w przypadku, gdyby sobie nie mógł na takim serwisie poradzić. Czyli domyślnie jest to jakiś ekspert, który nam pomoże, gdyby przydarzyły się jakieś problemy podczas serwisu. Także te dwie rzeczy dodatkowo, można powiedzieć, możemy zdefiniować w
w zleceniu serwisowym. No i najważniejsza sprawa to jest właśnie zrobienie, dostosowanie tutaj, określenie daty tego serwisu, czyli przypuśćmy w dniu dzisiejszym o godzinie 11. Czas trwania wiemy już, że musi wynosić minimum 1,5 godziny. No i musimy tutaj przypisać jakiś zasób, czyli osobę, która konkretnie pojedzie i to zlecenie wykona. Wstawimy stan rezerwacji na zaplanowaną. W tym momencie to zlecenie już ma status zaplanowany, czyli jest właściwie, można powiedzieć, nadano mu bieg i w tablicy harmonogramowej możemy zobaczyć, że pojawi się ono na grafiku wszystkich zleceń, wszystkich osób, które mamy. Tylko znaleźć odpowiednią godzinę. Tak, widzimy tutaj, że zrobiłem konflikt czasowy, więc możemy też od razu przesunąć to zlecenie troszkę dalej, żeby nie było skonfliktowane z innym zleceniem utworzonym wcześniej. Zatem mamy takie zlecenie przygotowane, jest ono zaplanowane, teraz należałoby je wykonać i pokażę teraz, wrócę na chwilę z powrotem do naszej prezentacji. I zanim pokażę, jak wygląda taka procedura z użyciem HoloLensów w terenie u klienta, kilka słów o samej technologii Microsoft HoloLens 2. Jest to druga generacja tych urządzeń. Teraz mamy do czynienia z drugą generacją HoloLensów. Oryginalnie powstały one w 2016 roku, druga generacja w 2019. Są to urządzenia tak zwanej rzeczywistości mieszanej i umożliwiają one rzeczywistość mieszana oznacza nie mniej, nie więcej tylko tyle, że obraz cyfrowy nakładany jest na rzeczywisty w przestrzeni trójwymiarowej. W stosunku do pierwszej generacji okulary te zrobiły bardzo duży postęp technologiczny. Poza większą mocą obliczeniową i większą pamięcią oferują też szerszy kąt widzenia, dłuższy czas działania, jak również zwiększoną funkcjonalność. Wprowadzono m.in. komendy głosowe. HoloLensy posiadają też wersję do prac w środowiskach regulowanych. Jest wersja do prac w pomieszczeniach czystych, laboratoryjnych, bezpyłowych oraz wersja przemysłowa, gdzie konieczne są dodatkowe zabezpieczenia, na przykład kask albo jakaś odzież ochronna. Obecnie po nieco ponad 2 latach dostępności komercyjnej HoloLensów 2 znalazły one zastosowanie w wielu branżach, między innymi w przemyśle i w produkcji, przy kontroli jakości, przy monitorowaniu odczytów maszyn, bezpośrednio w okularach, przez również interaktywne sterowanie czy instruktaż, w medycynie, głównie w postaci wizualizacji i szkoleń z obsługi urządzeń medycznych, w komunikacji, zdalne konferencje, interaktywne spotkania, także streaming audio-wideo. HoloLensy są też zintegrowane z Microsoft Teams, dzięki temu można również odbywać telekonferencje przez Teams. Microsoft teraz prowadzi, już jest w wersji preview, nowe środowisko o nazwie Microsoft Mesh, gdzie będzie można tworzyć telekonferencje za pomocą HoloLensów, gdzie wszystkie osoby uczestniczące będą obecne wokół nas jako awatary i jakby współpracować przy jednym stole. Dalej w inżynierii, budownictwie znalazło HoloLensy zastosowanie przy inspekcjach, zdalnej komunikacji, wizualizacjach maszyn i tego typu podobnych procedurach. Wracając do naszego tematu, środowisko Field Service umożliwia nam wykorzystanie HoloLensów na 2 płaszczyznach za pomocą 2 aplikacji, Remote Assist i Guides. Te 2 aplikacje mają różne zastosowania. Pierwsza, czyli Guides, służy do tworzenia i wyświetlania holograficznych instrukcji lub definiowania procedur kontroli jakości. Druga zaś ma za zadanie
przede wszystkim ułatwić bezpośredni kontakt dwóch osób, z których jedna jest na wyjeździe, zaś druga ekspert gdzieś przed komputerem i po prostu patrzy, udziela wskazówek, patrzy oczami serwisanta, czyli widzi dokładnie to, co serwisant przez okulary. Jak to się ma konkretnie do, czy jak to się, jak te dwie aplikacje wpisują się w proces Field Service? Przy Guides, jak pamiętamy, przy zakładaniu zlecenia mogłem przypisać mu zadanie serwisowe, czyli zestaw czynności do wykonania podczas serwisu, ale i do każdego zadania serwisowego możemy przyporządkować instrukcję wykonaną w Guides. Te instrukcje to są takie holograficzne przewodniki, które krok po kroku prowadzą przez daną procedurę, ilustrując każdą czynność multimediami, można powiedzieć, tekstem, grafiką, wideo, holograficznymi instrukcjami. Dzięki temu technik, nawet jeśli nie zna dobrze urządzenia, to choć jest przeszkolony jakby w wykonywaniu pewnych czynności, to będzie miał ułatwione zadanie, będzie wiedział, gdzie znaleźć włącznik, gdzie znaleźć odpowiednią śrubę, czy w jaki sposób otworzyć obudowę. Mając HoloLens na oczach i wolne ręce, może po prostu te czynności szybciej i sprawniej wykonać. Za chwilkę to zobaczymy. Zaś druga aplikacja, Remote Assist, ma inny cel. Instrukcje mogą dużo pomagać, ale czasami mogą się okazać też niewystarczające. I za pośrednictwem Remote Assist pracownik może połączyć się z ekspertem w firmie, który też definiowałem przy zakładaniu zlecenia, który właśnie może nam pomóc, widząc to, co technik widzi przez okulary. Ekspert używa do tego celu aplikacji Teams. Dodatkowo posiada kilka interaktywnych narzędzi, które mu taką interakcję ułatwią. Za chwilkę na filmie zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. Z powodów logistycznych procedurę serwisową nagraliśmy wcześniej. Scenariusz jest następujący. Utworzyliśmy zlecenie serwisowe, podobne do tego, które utworzyłem przed chwilą. Zlecenie polega na przeglądzie instrumentu muzycznego u klienta. Technik znajduje się w terenie, gdzie zrealizuje to zlecenie, posiłkując się technologią HoloLens. Zobaczmy zatem, jak to będzie wyglądać. Znajdujemy się u klienta, czyli w terenie, podczas serwisu produktu, w tym przypadku instrumentu. Przedstawię teraz prosty scenariusz serwisowy z wykorzystaniem okularów HoloLens 2 oraz aplikacji Guides. Widzicie Państwo teraz dokładnie to, co widzi serwisant przez okulary HoloLens. Wcześniej w module Dynamics Field Service utworzone zostało zlecenie wyjazdowe polegające na czyszczeniu klawiatury instrumentu. Mamy przed sobą fortepian cyfrowy, który musimy rozłożyć, aby uzyskać dostęp do klawiatury. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, kiedy serwisant, mimo że jest przeszkolony w wykonywaniu czynności naprawczych, to może jednak mieć kłopot ze znalezieniem sposobu na przykład na otwarcie urządzenia. Typów urządzeń, maszyn jest bardzo wiele, cały czas produkowane są nowe, trudno jest mieć je wszystkie w głowie. Aplikacja Guides dostępna na HoloLensach pozwala nam tą trudność pokonać dzięki holograficznym instrukcjom, co za chwilkę pokażę. Uruchamiamy aplikację. Wcześniej w module Dynamics Field Service utworzyliśmy zlecenie wyjazdowe, zlecenie serwisu. Takie zlecenie polegające na przykład na czyszczeniu klawiatury możemy ubogacić, możemy do niego podpiąć stosowną instrukcję właściwą dla odpowiedniego instrumentu, dla odpowiedniego urządzenia. Jeżeli to uczynimy, taka instrukcja będzie dostępna właśnie w aplikacji Guides dla technika, by mógł z niej skorzystać. Uruchamiamy aplikację. Z głównego menu wybieramy stosowną instrukcję dotyczącą wybranego urządzenia. Instrukcja zostaje właśnie teraz otwarta.
Pierwszym krokiem jest zawsze odszukanie QR kodu na urządzeniu lub umieszczenie go w miejscu określonym w instrukcji. Jest to bardzo ważne, by kod był umieszczony w wyznaczonym miejscu, ponieważ określa on położenie hologramu w przestrzeni. W przeciwnym razie instrukcja wyświetli się nieprawidłowo i widzimy tutaj, instrukcja podpowiada nam, że QR kod powinien być umieszczony po lewej stronie klawiatury. W tym przypadku używamy QR kodu wydrukowanego na kawałku papieru, ale często jest tak, że te QR kody są już wcześniej naniesione, naklejone na urządzeniu. W tym momencie instrukcja też podpowiada mi takimi przerywanymi strzałkami, że w tym miejscu powinien być ten QR kod. Dzieje się to dlatego, ponieważ już wcześniej w tym pomieszczeniu taki QR kod został wykryty. W przeciwnym razie trzeba by było po prostu zeskanować ten kod za pomocą HoloLensu. Mamy już pierwszy krok naszej instrukcji. Czy chcesz uzyskać dostęp do klawiatury czy do płyty instrumentu? Wybieramy klawiaturę. Unieś pokrywę fortepianu na maksymalną wysokość. Mamy tutaj obiekty trójwymiarowe, które pokazują się dla każdego kroku i wskazują odpowiednią czynność. W tym przypadku miejsce uniesienia pokrywy instrumentu. Pierwszy krok został wykonany, idziemy dalej. Znajdź śrubę od spodu. Po prawej stronie deski pulpitowej użyj śrubokręta krzyżakowego i przekręć ją do oporu w kierunku przeciwnym, zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Kolejny hologram podpowiada nam miejsce, w którym powinniśmy użyć śrubokręta, miejsce, w którym znajduje się śruba. Kolejny krok, powtórz tę samą czynność z lewej strony. I ponownie widzimy hologram wskazujący odpowiednie miejsce. Krok następny. Delikatnie unieś deskę do góry i odstaw na bok. Ponownie hologramy pokazują nam, w jaki sposób, w którym miejscu uchwycić i jaki przedmiot odstawić. Kolejny krok. Używając śrubokręta krzyżakowego, odkręć 6 śrub na desce maskującej. Ponownie widzimy dokładnie, w którym miejscu te śruby się znajdują. Procedura idzie szybko, dzięki temu, że jesteśmy po prostu w stanie bardzo łatwo zlokalizować odpowiednie miejsca i wykonać właściwe czynności. I następnie unosimy deskę, zabieramy ją, odstawiamy na bok. Kolejny krok. Używając śrubokręta, odkręć 3 wkręty łączące drewniany wspornik uchwytami i ponownie mamy tutaj dokładnie zaznaczone miejsca naszej pracy, naszych czynności. Śruby okręcone. Unieś delikatnie pokrywę klawiatury i odstaw ją na bok. I kolejne, ponownie widzimy dokładnie miejsca, w którym powinniśmy uchwycić i zabrać odkręconą już pokrywę i odstawić na bok. No i świetnie, udało nam się przejść procedurę bez problemu. Mamy pełny dostęp do klawiatury. Możemy przystępować do kolejnych czynności serwisowych, czy to czyszczenia, czy przeglądu, usuwania jakichś problemów. Mamy pełny dostęp do wnętrza. Także tym krokiem zakończyliśmy procedurę, uzyskaliśmy dostęp do klawiatury i możemy przystąpić do serwisu. Podobne instrukcje można tworzyć dla innych czynności dotyczących tego samego urządzenia, na przykład procedury zamknięcia instrumentu. Te instrukcje mogą też mieć bardziej złożony charakter, mogą posiadać różne ścieżki, pytania, do których w zależności od odpowiedzi pojawią się inne czynności. Mogą tam też być wyświetlane dynamiczne treści pochodzące na przykład z podlinkowanych stron internetowych, innych aplikacji. Dzięki temu można publikować nowe materiały, nie ingerując w sam authoring instrukcji guides.
Co jednak, gdy nawet instrukcja w guide okaże się niewystarczającą lub wystąpi jakiś inny problem nie mający tam rozwiązania? Z pomocą przychodzi wtedy inna aplikacja, również dostępna na HoloLens, ale również na urządzenia mobilne o nazwie Remote Assist. Pozwala ona zdalnie łączyć się przez Teams z innym technikiem, ekspertem, który może nam udzielić pomocy zdalnie siedząc w biurze. I teraz zademonstruję jej działanie. Aplikacja ta umożliwia, tak jak mówiłem, zdalny kontakt. Nie musimy wracać do biura, nie musimy zabierać maszyny z powrotem do firmy, jeśli w ogóle da się to zrobić. Możemy połączyć się po prostu zdalnie z ekspertem. Interfejs jest dosyć podobny do naszej znajomej aplikacji MS Teams. Mamy książkę adresową, listę kontaktów. Jeżeli uprzednio w zleceniu Field Service dodany został kontakt do eksperta, to znajdziemy go w zakładce Field Service. Pokazuje nam ono status naszego zlecenia. Możemy je też z poziomu HoloLensów modyfikować. Możemy przełączyć je na status w trakcie lub skończone. I tutaj u dołu widzimy Support Contact, czyli osoba, która wcześniej została dodana jako ekspert w danym przypadku dla danego urządzenia i którym możemy się połączyć w razie problemów. Spróbujmy zatem nawiązać kontakt z naszym ekspertem. Jest to takie szybkie wybieranie, nie musimy go szukać w książce. Po prostu jednym kliknięciem możemy ustanowić połączenie. Wykonujemy połączenie. I połączyliśmy się z naszym ekspertem. Witaj, Szymon. Dzień dobry, cześć. Ustanowiliśmy sesję komunikacyjną z naszym ekspertem. Osoba połączona przez Remote Assist widzi dokładnie to, co my widzimy przez okulary HoloLens. Dzięki temu może udzielać nam wskazówek na żywo, na bieżąco, dokładnie tak, jakby była stała obok nas. Możemy z technikiem spokojnie rozmawiać. Możemy go prosić o wskazówki. Dodatkowo ma on do dyspozycji kilka narzędzi, które ułatwiają interakcję z taką właśnie osobą w terenie. Są to na przykład strzałki, które umożliwiają wskazanie jakiegoś elementu. O, właśnie, tutaj widzimy. Innym takim narzędziem jest ołówek czy zakreślacz, którym możemy opisywać różne elementy, rysować, pisać w przestrzeni trójwymiarowej. Dzięki temu możemy zwracać uwagę też na czy ta komunikacja jest o wiele bardziej bezpośrednia. Te wszystkie wskaźniki zostają wyświetlone jako hologramy. Nieważne z jakiego kąta na nie patrzymy, one są zawsze w tym samym miejscu. Ułatwiają nam lokalizację pewnych elementów. Jeszcze innym narzędziem jest, czy funkcjonalnością jest możliwość przesyłania plików, czy to z wideo, czy to graficznych. Wyświetlą się one nam tutaj w przestrzeni 3D. Poprosimy o taki plik. O, już właśnie nadchodzi. Wyświetlił się przed nami schemat, który możemy też wykorzystać do serwisu. Nasz rozmówca, ekspert może nanosić na nim również pewne znaki, wskazówki, pisać może również za pomocą ołówka. Dzięki temu no, ta współpraca jest bardzo interaktywna i wiele rzeczy można zrealizować na bieżąco w czasie pierwszej jednej wizyty. Oszczędza to też czas i koszt dojazdu eksperta, który w ten sposób może po prostu pomagać na odległość. Dziękujemy Ci bardzo, Szymon, za pomoc. Bardzo proszę, do usłyszenia. Dzięki wielkie, teraz już sobie poradzimy i zakończamy sesję Remote Assist. Film pokazywał, w jaki sposób HoloLens wpasowują, czy technologia HoloLens wpasowuje się płynnie w proces serwisowy. Stanowią bardzo takie funkcjonalne narzędzie, zarówno pod kątem interaktywnej komunikacji, jak i no, takiej wirtualnej bazy wiedzy, którą
Są instrukcje w guides. Przy okazji warto zaznaczyć, że z ich pomocą można też rejestrować przebieg serwisu. A plik zostaje zapisany w historii zlecenia, można go później analizować czy użyć jako referencji. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zainteresować dzisiaj środowiskiem Field Service oraz technologią HoloLens. Oczywiście nie sposób w takim krótkim webinarze ująć całości zagadnień obsługiwanych w tym module. Obszar funkcjonalny, jaki ono obejmuje, jest naprawdę spory. Dzisiejsza prezentacja był to jedynie wstęp do pokazania podstawowych funkcjonalności, sposobu wykorzystania okularów HoloLens w tego typu procesie. Zapraszam teraz do zadawania pytań przez czat. Można też nadsyłać pytania na maila pokazanego tutaj na ekranie. Do mnie bezpośrednio, na pewno odpowiemy na nie jak najszybciej. Zachęcam do zadawania pytań. Zobaczmy, czy coś jest. Chwilkę poczekamy jeszcze. W międzyczasie może jeszcze wspomnę o tym, że żeby korzystać z aplikacji Guides, czyli Remote Assist, jako element taki wspomagający obsługę Field Service, czy proces Field Service, nie trzeba koniecznie mieć okularów HoloLens. Obie te aplikacje mają możliwość działania na urządzeniach mobilnych. Można do tego celu użyć zarówno smartfona, jak i tabletu. Też można w ten sposób sobie tą współpracę ułatwiać. Natomiast oczywiście no, HoloLensy są o tyle funkcjonalniejsze, że no, mamy wolne ręce i te informacje są bezpośrednio wyświetlane od razu przed oczami. Poczekamy jeszcze chwilkę, jeśli jakieś pytania się pojawią. Przypominam też, że jest dostępny link do ankiety. Można tam również zaproponować inne tematy, które możemy poruszyć w naszych webinarach w przyszłości. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na kolejnych webinarach. A, przepraszam, doszło jedno pytanie. Czy jest możliwość wypożyczenia zestawu na testy? Rozumiem, że chodzi o zestaw HoloLens. Raczej prosiłbym o kontakt przez maila. Możemy, oczywiście my takie demonstracje robimy. Musielibyśmy po prostu więcej informacji tylko uzyskać, o jaki scenariusz chodzi, ale na pewno to się da się tutaj coś zorganizować. Także prosiłbym o, jeszcze cofnę tutaj, prosiłbym o e-maila na mój adres i na pewno damy radę coś zorganizować. Więcej pytań nie widzę w tej chwili, zatem jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych webinarach.